Siemka widzowie, nie wiem za bardzo jak zacząć w tym filmie to wszystko, więc może powiem tylko, że dzisiaj chciałem się przyjrzeć sprawie Nikocado Avocado. Pokrótce powiem wam mniej więcej jego historię, tak mniej więcej i tak dalej. Jak widzicie tutaj ma 3 280 000 subskrybentów. Społeczność. Ogólnie kanałów ma dużo. Bo jest to Muddle King, Nikocado Shorts, More Nikocado, więcej Nikocado, Nikocado Avocado 3 i 2 i Nikocado Avocado, czyli jego główny kanał, a reszta to są takie pomniejsze kanały. Najpopularniejszym pomniejszym jest ten z pizzą, czyli no więcej Nikocado. Ostatni film był 13 dni temu, co jest? Myślałem, że ostatni film był parę miesięcy, to był ten. A to wrzucili parę dni temu. Ogólnie jak widzicie, Nikocado jest strasznie gruby. Ogólnie to jak wejdziemy sobie w jego stare filmy. Nie najpopularniejsze. 22 miliony! A to jest to z okiem, dobra. Najstarszego. Jak widzicie, Nikocado jest bardzo chudy i w ogóle fajny gość. I na początku robił filmy takie typowo jakieś tam zdrowe rzeczy, makarony. Jakieś tam inne głupoty, bo też chodził na siłownię. Potem zrobił się grubszy, bo zaczął, jak widzicie, coraz więcej jeść. Ostatni, pierwszy film jest 5 lat temu. Potem nabawił się różnych rzeczy, złamał sobie żebra, oko, coś tam mu się stało. Nie pamiętam dokładnie co i takie tam różne wypadki miał. O, tu też jest jakiś tam... No jak widzicie, zaczął coraz bardziej niezdrowe rzeczy jeść, tutaj coś ma z okiem. No, jak trafiłem do... Dobra. No to tam myślę, że w szpitalu był. Coś tam jeszcze. Vegan Days VS Now. No, kiedyś był weganem ogólnie. Dlatego z tego nick, bo kiedyś jadł głównie awokado, więc... Nikocado Avocado, nie? Zweryfikowano, co to jest. Możemy zobaczyć jego inne kanały. Pokażę wam jego najstarszy film i najnowszy. Tu jest najnowszy. Tu. I haven't made a video for about 1 week. Mam nadzieję, że tylko słyszycie dźwięk, nie? Bo jak nie, to dupa. Now and oj. I have my reasons. They all interact with each other and you never. No, coś tam gada, nie chcę się wam tego tłumaczyć ani słuchać, ale w każdym razie gada o swoim życiu i tak dalej. A tutaj. No, o tutaj z siostrą nagrał chyba. Chyba z siostrą? Nie wiem. Nagrał 5 filmów. A i ogólnie on jest, no... kolorowa flaga. Tak? Nie wiem, czy mogę mówić takim określeniem, żeby nie było, że kogoś obrażam. W każdym razie ma swojego... miał swojego chłopaka i męża i to jest właśnie jego chłopak ten tutaj. Teraz już mąż właściwie. Ale przez to, że dużo je, to on pokłócił się z nimi ten po prawej. O, no a propos. Nie jestem jak przeciwny temu wszystkiemu, ale moim zdaniem, no jakby dziewczyna z dziewczyną jeszcze jakoś to przeżyje. Nie jest to aż takie złe, ale jest chłopak z chłopakiem. Dobra, nie ten. Nie mówię, że to jest złe, po prostu... Nie wiem, dla mnie to jest trochę głupie. Ale no, trudno. Takie teraz są czasy, że wszystko można... O, ale mina! No, dużo różnych dziwnych rzeczy... je. Tutaj się, no wiesz, się... Co ma za... no i dużo dziwnych rzeczy. Waży ogólnie chyba 180 kg. Czyli 300... jak to było? Sali? Nie sali, co ja gadam. 300 funt? Nie wiem jak to się tam... Amerykańska waga, ale w każdym razie no. A to jest jego najnowszy film, zobaczymy sobie. O! 2 godziny! Dobra, oglądamy. Ogólnie z Ameryki, jakby ktoś pytał. 2, 3. Each bar, by the way, is 90 calories a serving and 40 servings per container. So it's 90 times 40.
Yes, peasants. Teo ogólnie gotuje jedzonko. Poszedł sobie do sklepu po chyba jakieś składniki. No i ogólnie on prowadzi mukbang, czyli to jest taki styl, że... to jest taki styl, że... ogólnie... bierzesz dużo dziwnego, niezdrowego, bardzo kalorycznego jedzenia, które ma dużo kalorii i no jesz to i... no nie jesteś na pewno zdrowy. No i widzicie, jak on wygląda, więc nie róbcie tak w domu. Co prawda w Polsce nie masz takich tych mukbangów, ale no... o wiecie, no i dobrze, że nie ma. Cheers! No, to jest jego mąż. Nie wiem, znaczy no nie wiem co. W końcu z nimi, czy oni się kochają, czy nie, ale... bo się dużo kłócą ostatnio. Znaczy ostatnio, no dawno, ale no nie wiem. Click the link below to follow my Patreon. You'll get exclusive weekly videos about my life, plus tons of mukbangs not allowed on YouTube. Link. Oh gosh. Okay, everybody. So I'm gonna try to give this a head start. Yeah, touch it right there. Aha. Chciałem odpowiedzieć. A jak widzicie, nie jest to zbyt zdrowy styl życia. Co on to będzie jadł tak dużymi kawałkami? Ho, ho, ho. Oh. I love cheese. Dobra, nie chcę na to patrzeć. Nie, nie, nie. A jego najpopularniejszy film? No dobra, to jest ten, wiem, ale... co jest? Co jest? 5 lat temu on taki chudy była... ja, dobra, nie wiem. Nie wiem, zobaczmy może społeczność. A, to 4 lata temu ostatni post był. A, ogólnie zapomniałem dodać, że on był mega dobry w muzyce i grał na skrzypcach i był mega koksem. Ale weźmy sobie jeszcze jakieś shorty, może coś. Słyszałem, że jego shorty są dziwne, więc może to przetestujmy. 8 dni temu. Co stało się z Nikocado Avocado Short? Nawet się długo ładuje. Wow, dobra, dobra. Dużo. Tylko nadmienię, że nie lubię mukbangów i oglądania, jak ktoś je, no to nie wiem, były też czasy, że jedli żywe zwierzęta, ale to już jakieś porąbane. Dziwne. No widzicie, jaki chudziutki był, a tyle żre i to dla pieniędzy. On zarabia dużo hajsu, ale czy się opłaca zarabiać dużo hajsu za bycie takim, no wiecie, rubensowskie kształty i te sprawy? Ja nie. No widzicie, jaki chudziutki, jeszcze mu żebra widać. Dziwne te shorty. Wygląda jak jakiś kurde zawodnik sumo. Nie wiem, głupie to jak jest, jak twierdzi, że jest taki gruby i sam stawia takie też, że jak jest gruby to smutny, a jak jest chudy to wiecie, to szczęśliwy był, no to czemu nie może skończyć się z tym jedzeniem, albo przynajmniej mniej jeść, nie? Zacząć ćwiczyć, bo niedługo to wiecie, jak ktoś jest zbyt ten, no to może umrzeć, więc no nie wiem, co zrobię tak. Uzależnienie i tak dalej, ale no, nie wiem, kurde, żeby tyle jeść. Praktycznie, kurde, nie wiem. No nie wiem, no kurde, dużo to jest. A, tu już od nowa jest. Dobra, a weźmy jakiś inny shard, bo ten był troszkę... dziwny. Ostatni shard był 2 dni temu. Dobra, chcę to zobaczyć. Czy on nagrał wszystkie shardy jednego dnia? Ej, to wygląda jeden do jeden. Mam teorię, że te wszystkie shardy to jest jeden długi film. Tylko zrobił z tego 50 shortów. To jest niezdrowe? Horrible, chyba tak to się wydało. A to jest do tego. Full video. Aha, to są wycinki z różnych tych.
Jak można takie rzeczy pisać? Nie wiem. No, smutno, smutno, że tak życie zmarnował. A ja to czynisz. A. Teraz już nie masz nic. Dobra, nie wiem, nieważne. Co jest? Dobra. Muszę to zobaczyć. Co jest? Dobra, nie wiem, czy chcę to oglądać. Ja pier... Ale on ma żółte paznokcie. Co tu się odwala? Nie chcę przeklinać... Jeszcze ma tu żółte stopy. Nie chcę przeklinać na moim odcinku, ale co tu się odwala? Co to jest? Też jestem zdziwiony. Przestań jeść, to się dowiesz. Dobra, nie chcę tego oglądać. Dobra, zobaczmy jeszcze jeden short i kończymy to, bo... Puściła moje jedzenie. Dobra, nie wiem. Dziwne są te shorty. Porąbane. Kurde, ona też jest taka trochę... Tak jak on. Jeden rok temu wyszedł pierwszy short. Tak? Najstarsze. A zobaczmy pierwszy. My clothes keep shrinking without my consent. It's your fault. Because I'm having to do these videos, I'm almost 350 pounds and I don't know why. Because you can't stop eating. I can't, excuse me. We're not speaking to you. Największa koszulka w sklepie się na niego nie mieści. Nie wiem, niby to jest śmieszne, ale kurde, to szkoda chłopa. Szkoda chłopa, że tak zmarnował życie. Nie chcę mi się tego oglądać. No chłop zmarnował życie i tyle, no. Co mam powiedzieć, szkoda go. Ej. Tu znowu ma inne. Czy on se farbuje dla wyświetleń paznokcie? Dobra, nie wiem. Ouch! Ouch! My organs. Ouch! Nie, ona 100% maluje pa... This cheap, cheap. Nie no, super malowanie, nie? Cheap, cheap paint! Ruining my nails! Deal sticks, rumble steel skin, piece of rump. Dobra, nie wiem. Ja bym nie malował paznokci nawet za... No dobra, za 2 miliony może tak, ale... No bao, bao, no. Dobra, nie wiem, popatrz, porąbało. Kończymy. Dziwny chłop, nie wiem, co mam powiedzieć. Hot chicken ramen. Główny kanał. I... Nie wiem, dużo się tu odwala. Nie chcę tego oglądać. To jest jakieś porąbane. Zielony makaron, czy to jest churros? Tak! Uuuu! Dobra, ale nie wiem, nie będę tego tak czy siak oglądał, nie chcę mi się. O, nawet ma sklep, nie wiedziałem o tym. Tak czy siak, zostawcie łapę w górę, suba, ja mu nie zostawię, bo trochę mu spadną wyświetlenia, to może przestanie nagrywać te głupie filmy i to jest chudnie. Więc trzeba pomóc chłopowi, nie subskrybujcie go, to nie jest antyreklama, tylko nie, że robię mu na złość, tylko jak odsubskrybujecie go, wszyscy co go oglądają. No akurat polskiego raczej nie znacie, ale możecie sobie napisy włączyć. No to wiecie. No to wtedy nie będzie takich kurde przypałów. Bo im więcej mu dajecie wyświetleń, tym więcej jej. No. A w końcu go ukatropicie. Jak skończy mu się mani mani, to ogarnie się. Także dajcie łapę w górę, suba i kończę ten dziwny odcinek. Dobra!